subskrybuj dziadu i wbij na Instagrama, nie bądź pasożyt. Witamy wszystkich. Wylosujesz? Ciekawe, co nam wylosujesz. Chodź, chodź, chodź młody, pokaż się. Witamy wszystkich, zaczynamy losowanie zawodów na Spalonej. Mamy całą wyspę, 37 stanowisk, 2 stanowiska dwuosobowe, reszta pojedynczy. I zaczynamy od tej, proszę pani. Parowej, para, tak. Para. Jezus, losujemy parami. A Matko Boska Czystochowska, co ona nas wylosowała? Jest! 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 Czyli ja mam 13, bo to moja żona była. Nieważne, nieważne, ona była się zdecydowała. Nie, 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 nie. A ty jesteś, ja mówiłem od razu. Aha, bo to jak wylosujesz to. To mucha nie siada. A ja mam tu? Tak. To gdzie mam łowić? W wodzie. A my mamy tam. Krzysiek powie. Tam. 15. 15 i 16. Dobra, spokojnie. No to jest Michała stanowisko. Dobra, to teraz. Teraz ty. Dobra. Zaraz. Musimy już teraz jest niepotrzebne. To jest 15? 16. Nie, bo on ma 15 i masz pedałów. Tu mamy jeden minus wylosowałeś, daleko. No, ale kibel jest taki, no, żyje, że jakoś chyba krzaki będziemy zaliczyć. To będzie 17, czyli my mamy takie ulepie skórne 17, bo 18 jest dwuosobowa. To na 17 bierze Gucia, a my bierzemy 18. To wylosuj jeszcze raz, a to a nie, bo jeszcze Paweł z nami. My bierzemy 18 i Paweł bierze 17. Bo on musi koło nas. No i dobra, to mamy to. Dla chłopaków zostaje jeszcze. Ale to czekaj, to. No co, chciałeś mieć 13-14. No nie wiem, czy chciałem. Jeszcze przyjedzie Gusiu. Ale ja chciałem. No ale Gucia z kim siedzi? Przyjedzie jeszcze. Na chwałkę Marcin. Też Gusiu. Aha. Tak, widziałem. Gusiu, Marcin, ty, ja, Paweł, Tomek z kolegą. Wszystko. Wszystko. Tak, to Gusiu siądzie na 12 z Marcinem. Tak, we dwóch będą. Brawo wy. No, to tak robimy. Bo to zostaje. A sobie tylko nie brakuje. Nic nie oszukał? Bo to do Tomka przyjeżdża, tak. Bo do Tomka przyjeżdża. Także Gusiu będzie na 12. Dobra, spadłuba, bo ja muszę namiot stawić. Będzie miał 12 z Marcinem. Pytanie z to punktu. Co, pamiętasz? Co ty z Gusiu, co z nim siedziałem? Co spaghetti robiliśmy? No. No to jest. Ty, organizator, no. Ale jakieś mówienie o którejś coś? Zaczynamy od razu. Co to? Witam wszystkich. Wylosowaliśmy stanowisko 18, podwójne. Pokażę wam, jak one wygląda. O, coś takiego. Duże stanowisko. Szczerze mówiąc powiem, że siedziałem tu tylko raz, jak zaczynałem swoją przygodę z karpiowaniem. Wtedy tu byłem z kolegą, rzucaliśmy w ogóle z rzutu i nic nie paliliśmy, także musimy dobrze opływać, wysądować. Nic nie złapa, bo łapać nie potrafi. Teraz potrafi, będę łapał. Także zobaczymy, zobaczcie, rozkładamy się. O, tu Krzysiu atakuje. Krzysiu śpi w busie. Ja śpię w swoim Fordziku. Tu jeszcze kolega jest z synem, przyjechał, zobaczcie. O, tam siedzą. Też się szykują. Zobaczcie. Dobra, będę wam więcej relacji zdawał później. Narka. Zobaczcie, co gotujemy. W sumie, co my gotujemy, co Tomas gotuje. Pokaż te kamery, Tomas. To właśnie ten osobnik gotuje. Tomas Gessler. Tak, coś takiego pięknego. Zobaczcie. I tu jest, zobaczcie, samo mięso. To jest normalnie sos, nie zupa, sos. To jest samo mięso z ziemniaczkami, warzywami, przyprawami. Będzie coś pięknego. Zaraz będziemy to jeść. I tu jest jeden piesek, zobaczcie, z nami. Patrzę na kolor. O, idzie Ania.
mój ten. Amino. I tu jest drugi piesek. I to zaraz właśnie będziemy siedzieli. Zaczynamy wszystkie schodzić. Także zobaczymy. Tylko jeszcze brakuje ryby. O, by się przydała ryba i tyle. Narka. Dziku, za tutaj taką świecę zrobił. Ja też widziałem na przepisie. Mało, że pierwszy to jeszcze przyrobił 20 razy na grubę. Magda Gleser. Już więcej nie chcę. Próbowałeś mięso? Tak, dobre jest. Ziemia jest też gotowe, no. Dadzie lat nie łapał. Ty nakrywasz? Przestaniesz czy nie? Dobra. Przestaniesz? Zaciąga. No dawajcie. Efekty los. Już. Czyli ten zabiorę, tak? Nie, bo on już teraz jest teraz stany, bo jest na tym. Stifler. A ty. Wystarczy ma rękę tak zawsze. Tak, żeby on widział rękę, to trochę ma niż ze schowania. Nie mam telefonu, cholera. To jak ja go złapię, to... Ber, wiesz? 1990. Czekaj. Dobra. Zdjęcia. Gdzie ty masz aparat? Tam jest. Jest, dobra. Dwie piękne rybki. Pierwsza noc. Krzysiu, popatrz się tutaj troszkę. Super. Ja też powiem, stanowię seks. Dobra, ważymy rybki i do wody. O, tu mam. Chcesz mi się iPhone'a, już tam kot. Nie chcesz iPhone'a? To się kręci. Aha. Dobra, idziemy. Dobra, się napijemy. Nie było komu mi pomóc. Kurwa, gdzie on mógł pierdolić ten czas? To jest takie proste, widzisz? To pewnie do pomysłu jest, wiesz co? O, daj trochę co? Trochę wody jeszcze. Boże, kiedy moja Marcinka przyjedzie? No, trochę później. Zaraz może moja Monika przyjedzie, że ją poznasz. O, bardzo fajnie. Tylko to jak przyjedzie i zobaczy, jak daleko od siebie siedzimy, to Michał dostanie opierdol, a ja pierdol. Ale zawsze po środku się można spotkać. No, tak, po środku no. Dostanę. Masz tam zero? W TV. 0-0. 0-0. 0-0. A, bo jeszcze woda, bo leżał w wodzie. Ile? Z workiem ma. Zaraz się zatrzyma. No 12. 12, no 12, można powiedzieć. No. Radeko. A z dzieciakami przyjedzie? Tak. O. Ile ma? Dobra, pierwszy dowód. 12, ale z workiem, wiesz? Ale work. Ile ma... Aha, nie wiecie jeszcze. No zaraz odliczymy. Gdzie masz pyska? Tu masz pyska. Zajebiesz mi ogonem na bank na koniec. Złota rybka. Dobra. Dawaj, ten worek skołujemy teraz. Czarną żyłkę? No. Ja czarną żyłkę. Czarna żyłka? Najlepszy kleście. Najlepsza żyłka na... To jest drugą rybką wygłowy. To jest to Shimano? Tak. Dobra, i ma worek, zobaczymy. On chyba około 1,5, w sensie pamiętam. Całe 2. 2 kilo chyba nie będzie, proszę. Chyba, że tak się wody ochlał. A dasz tam włączyć się? Już nie zdążyła się wyłączyć. Teraz. Na kilo. No. To dyszka równa. Czyli dycha. Gratulacje. Super. Na drodze też tego mojego. Kręć.
to jest twój, twój ma dychę, tak? Dychę, no. Równo dychę, to tym będziemy więcej. Zaraz zobaczymy. Tak to nie wygląda. Z te pałąki złóż do środka, żebyś nie połamał. Dobra. Nie, też kurczę. Czekaj, jeszcze nie wieszaj. O. A ten worek więcej waży, wiesz? Ten mniej. To jest taki sam, ten nie. Tak? To jest taki sam worek? Aha, bo to masz ten inny. Dobra, waży. I tam jest. 12,720. No to 12,700, dobra. To on będzie troszeczkę minimalnie jest tylko ciężki, no. Chyba, nie? Mi się wydaje, że ten worek jest. Może być lżejszy, no. Też mi się wydaje, że... Ale będzie, bo ten worek też jest chyba lżejszy. To jest ten worek, co nie ma. To on wody takie... Nie no, z półtora kilo chyba. Płyń, rośnij. Za co tam płynie? O. I popłynął. Pierwsza noc po rybie jest, dobrze jest. This motherfucker don't miss. No, he's fucking... Dobra, włączymy. Ika? Ciężko powiedzieć. Szeroki jest, ale... Ale dzikus, ja pierdolę. O, pełnouski, ale ładny, no. No, świnie. Nie, no, duży jest. Ja pierdolę. No, jest duży. O, mordę. Jest piękna ryba, no. Chłopaki mają swoją zdobycz. No, piękna ryba. No, spory jest. Jest trochę większy niż myśleliśmy. Jest duży, jaki szeroki jest. Ale one tu są grube. No. Co żar? Nie wiem, takim ciemnym terpenetem chyba. Jest duży. Ohohoho. Maciu, zajebiście. Będzie dwa. Nie, chyba nie. Chociaż... No, być może, coś 18. O, gdzieś tam co w ulicy. A zajebiście, Waciu. No, być może, Tamas. To co, cel wykonany? Do tego roku? Tutaj już mamy spokój, nie? Odra, już później. No, da to jest dopiero. Dawaj, jakąś fotę zrobimy. No, foto. Podnieś tu lekko. Ale brzmi normalne ryby, co? No. Widziałem spontaniki targać pod brzegu ciężko. Tutaj są świniaki. Piękny. No uśmiechnij się. Piękny. Uśmiechnij się, już możesz. Piękny jesteś, ty. Taki brzuszek. No, dawaj, podnoś go. Podnoś go, zrobimy ci fotę. Dobrze. Już moment, czekaj. Dobra, dawaj samemu. Ja tylko jestem podbierający. Z podbierakiem podstawy. Ładne rybko. A nie, ma dwie dychy? Nie wiem. Och, chyba nie gdzieś ma. Tam te okolicy będzie. 18. Dobra. Więc jakieś są. Jakie bębeny, to one tam. No. Na jednej wadze, czy na stanowce, na... Okay. Jaką macie wagę? Niech zadzwonię. Nie, no bez przesady to już o te półki, o tym będziemy przecież przerwali pawiana. Właśnie, jaką wagę macie i tyle.
Zaraz, to właśnie mam dworkiem. Slinga, czy masz tutaj? Kurde, muszę poszukać. Ja przyniosę mam na wierzch. Masz na wierzchu? Tak. A wagę też masz tam? Był jak malowany, jakby tak, go wydłużono. Weź go przykryjcie, nie uszkodzony. Ważymy rybę. No, 19 kilo, brawo. No i chuj, czas dalej. Nie będzie. Dalej tu będzie trzeba jeździć. 19. Bo 20 było plan, powiedziałem 20 i się skończył spalono. Chuj. Ładny gdzie? Zaraz za podpisać, że to kurwa. No i gitara. Chodź mój. Mój zdobyczo. Cześć. Tylko rzecz. Nie uciekaj od razu. Tutaj ci popatrz. Dobra, nagrywka jest okej. Gdzie jesteś na stronie? Piękna ryba. A jak? Czekaj, już idzie sobie lat. Obróć go na drugą stronę, bo ona tutaj nie ma ust jednej, wiesz? Pięknie jesteś. Po takiego przyjechałeś. Kucnij trochę. Kucnij niżej, opuść się. No, będzie chyba, he? Dzięki. Pięknie, rybiście. Jesteś piękny. Co powalczył? No, miło. Ale co tutaj mamy jeszcze po tym, morsowanie? Powiedz, że ten. Niech przekaże, że ja też bym chciał złapać. I jeszcze jutro na nowo przelkę. Nie, jak rano, ja kurwa tyle nie wytrzymam. Nie, nie, nie. Patrz, już to będzie. No, nie w tym kierunku to trzeba. Brawo! Zobaczcie, siedzimy. U nas też mało nie. Zawodów. A tu moja żona, patrzcie. O, to jest właśnie, on nam patrzy. Jak rybasz, kurwa. Duby, nie, tutaj. Nagrywa po włączu. Duby, tutaj czarny koń zawodów siedzi na mnie. Pojebany. O. Oto zwycięzca. Tak. Mówię to ja, Adam. Adam za ruchem i z panem. No, pokażę grilla naszego. Oto Krzysiu. Taka pasza będzie. Tu jest nasza Magda Gessler. Jesteś Magda Gessler. Tak nagrać gira od dołu, a nie od dymu. Nie, dobrze widać. Zobaczcie. Tylko przydałby się... I już. Gdzie ludzie jest z nami? Dzieci nam zjeżdżały też. Chodź, idziemy kopać piasek. Zobaczcie, o, i tu jest nasz grill. I tu jest nasze obozowisko. Witam wszystkich, niedziela rano, koniec zawodów. Pogoda nam dopisała. No. Przede wszystkim chciałem podziękować za spotkanie, było bardzo miło.
I śmiesznie. Dlaczego patrzysz na mnie? Ryb za dużo nie było, ale była fajna pogoda i fajne towarzystwo. Także dziękuję, mam nadzieję, że jeszcze się razem spotkamy, taką ekipą. I co? I zapraszam po nagrodę. Od trzeciego zaczniemy. Jakiś trzecie kompary? Miejsce zdobywa Krzysiu. Brawo. Brawo, Krzysiu. Dziękuję. Dziękuję. Karp 10 kilo. Na żywo, dobra. A to ty miałeś tego cięższego. Ty musisz teraz pytać, nie wypada, że zedał. Drugie miejsce zdobył Michał z karpiem 10700. 10700, proszę. Brawo! Dziękuję bardzo. Pierwsze miejsce zdobywa Tomasz. Zapraszamy, zapraszamy. Złapał rybę 19 kilo, bardzo piękną. Pełną kilokarpę. Brawo, gratulacje. Dzięki. Nie idź, nie idź, nie idź. Jeszcze został Big Fish, oczywiście zobaczył go Tomas. Jeszcze raz. Nagrodą za Big Fisha jest licencja za darmo na stronie. Dzięki bardzo. Od na pana opieku na łowiska. Carp My World. Tak. Także pozdrawiamy i dziękuję za nagrodę. I co? Widzimy się na kolejnych zawodach. Dziękuję. 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 Dziękuję.